I w tym miejscu witamy serdecznie YouTube na zapisie z First Looka z The Sims 4 Moschino. Kolekcja ubrań i akcesoriów, słuchajcie. I są ze mną oczywiście czatełki wszystkie moje, jest Gesslerowa na przykład, jest Alex, jest Kanary. Także słuchajcie, jest też Wojtek, który zawsze towarzyszy First Looku. Stwierdziłem, że nie będę, słuchajcie, nagrywał takiego zwykłego First Looka. Dziękuję za follow, Call Only. Stwierdziłem, że nie będę nagrywał takiego zwykłego First Looka jak zawsze. Hejo, ty, wszyscy się witają. Moonlight, proszę bardzo. Nina, Lampka, proszę. Jadom, Eilish. Ace, odpadka, wariatka, Dolcia, parcie, jak jadą. Także, moi drodzy, stwierdziłem, że na live'ie to będzie lepiej z reakcją widzów. Poza tym też nie wydaje mi się, żeby to było aż tyle rzeczy, żeby to nagrywać na kilka First Looków, dzielić na rozgrywkę. Nie. Także nie bardzo. I mamy tutaj coś takiego jak Moschino X The Sims. Wyraź swoje ulubione uwielbienie dla mody, ubrając Simów w stroje z najnowszej kolekcji kapsułowej, co inspirowane jest serią The Sims, albo stawiającej na kultowe propozycje z kolekcji marki Moschino. Okej. Okay. Jak zrobić Wojtek, za nic. Nie słuchaj, dochodzi kariera. Rozpocznij spektakularną karierę. Na fotografów mody czeka szereg niesamowitych możliwości. Nauczy lansować kolekcję, wybierz idealny motyw przewodni, a następnie znajdź pozę, która najlepiej podkreśla walory poszczególnych stylizacji. Okej. Okay. Słuchajcie, zobaczymy. Otwórz studio. Załóż własne studio, w którym światła reflektorów nigdy nie gasną, a presja nie słabnie. Ozdób je nowymi meblami, dekoracjami i zdjęciami. Dziękuję, Wojtek! Baby, give me every night! Every night! I want you let us be forever! Baby, give me every night! Till the end! Zatem lofki, kiski, serducha, bezczołowskie buziaki dla Wojka na czat. Dziękuję za subskrypcję, Wojtku! Thank you, bo mnie reklamy zdenerwowały. Ozdób nowym, aby stworzyć jedyną w swoim rodzaju przestrzeń do fotografowania muz. Słuchajcie, no, brzmi dziwnie. Muz. Także wracamy po cięciu. Nowa ikonka, akcesoria, czy to będzie TM? Tak, to jest to M. No wygląda to jak wygląda, no to słuchajcie, nie ma co tu ukrywać. A co nie siedziałam w nocy, oglądałam DBD z moteczką, myślałam, że popatrzę się ze śmiechu. No. Justa, symulator gotowania jest nagrany i czeka już na wrzucenie. Dobra, słuchajcie, to robimy nową gierę i zobaczymy, co tutaj w tym First Looku się wydarzy. Nie chcę historii, dziękuję bardzo. Domyślam się, że pewnie nothing special, as always. No, zobaczymy. Dobra. Zacznijmy od fryzur oczywiście u kobiet, pakiety i to będzie... M. O, są fryzury 3. Dobra. Takie proste. Takie proste, zalizane na lata 80. coś ala. Szczerze, nie wygląda to jakoś tragicznie, Wojtek. Zobacz sobie, widzisz tam, czy nie widzisz? Trochę mi to przypomina Serinkę. Troszkę, no. To jest tragedia. I to wygląda... To wygląda źle. Boże, jaki czopek. To wygląda tragicznie. No... I co ci powiem? O! Szczepon, baby, give me every night, I want you let us be forever, baby, give me every night, till the end. Lofki, kiski, serducha i buziaki, znaczy dla Szczepona dziękuję za subskrypcję, serduszko. Słuchajcie, to wygląda tragicznie i oczywiście nie mogli sobie podarować, żeby nie było kolejnego wifona na głowie, także proszę bardzo, jest i wifon. Ja pierdziel. Wipon. Nie, uważam, że to wygląda tragicznie. Serio, ale nie. Gesslerowa, dziękuję za burgerki. Co to jest? Właśnie, co to jest? Gesslerowa, co to jest? Haba. Nie. To czekajcie, ja w ogóle może rozbiorę jeszcze. Żeby stała sobie taka po prostu, o. Bez makijażu, bez żadnych rzeczy. Dobra. O mój Boże, okej. Okay. Czy są jakieś czapunie? Domyślam się, że nie będzie, ale może coś być jakaś czapunia. Nie ma czapuni. Dodatki. To jest... jaki... No kolczyk ładny. Czekajcie. Aha, i kolczyk. I tylko kolczyk doszedł? Ale tak... ja myślę, że to będzie wypukłe, to jest płaskie. Serio? Pawka, dziękuję za followka. Nie, czekajcie, musimy włosy dać. Damy te zalizane jej, niech będą. Nie są, słuchajcie, one nie są złe. One nie są złe. No. Nawet nie zrobili go 3D, no.
Aha, i tylko kolczyk. Żadne słuchajcie, okulary, żadne nic, naprawdę? Proszę, okulary to są część ubraniowe, no. Dobra. Czy coś. Słuchajcie, kto obstawia, że z makijażu nic nie będzie? Uwaga! Nie ma. Jakby te kolczyki były wypukłe, to by kosztowało 50. No tak, no racja, nie, to się zgadza. Słuchajcie, z makijażu nic nie mam, okej. Okay. Dark Moose, dziękuję za followka. Zobaczmy sobie może jeszcze w twarzy coś, czy tutaj coś podochodziło, jakieś detale skóry. Zęby nowe, nie. Blizny też nie. Nie, nie i nie. Okej, okay. Dobrze. Więc słuchajcie, idźmy w ubranko. Na razie, słuchajcie, wydałem na to 50 zł, 49,99, gdyby ktoś się pytał, na originach. Jest taka kurtka i szczerze nie jest zła. Zobacz, Wojtek. Be to magic, baby, give me szczepon! Every night I want you, let us be forever, baby, give me every night till the end. Love, kiski, wysoski, jeszcze raz dla Szczepana i dla Magic, dziękuję za subskrypcję, buzi, 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 buzi. Dziękuję. W sensie, tak, to jest taka marka jak Moschino czy coś takiego. Dobra, kurtka jest w sumie okej. Okay. Koszulka bardziej do spania niż do chodzenia, tak mi się wydaje. Tu to T-Mobile do mnie pisze w ogóle bezczelnie. Bezpłatny pakiet 2 giga czeka na ciebie w aplikacji T-Mobile, a to potem sobie zrobię. Czy będą różne wzory? Nie, są tylko różne a nie! Jaki unicorn! Unicorn. Unicorn. Powiem wam, że... No okej, dobra. Natomiast... Jezu, ta kurtka mi się podoba. Słuchajcie, ta kurtka mnie się podoba. To jest taka bomberka, taka naszpikowana, Wojtek. I ta musztardowa, no nie, czarna. Musztardowa. Czarna. Szczepon. Kto się zaciął? Natala. Ta fryzura wygląda jakby nie myła głowy przez tydzień. I tu mamy, słuchajcie, coś takiego. Takie jakby do garniaka coś damskiego. Ale to wygląda tak źle. To wygląda tragicznie, słuchajcie, nie. Ono zostaje w tej bomberce na razie. No dobrze, dolne części. Będą trzy pary spodni? Słuchajcie, jak obstawiamy? Trzy! I to nie spodnie, tylko... Aha, to jest jakby dopasowane. To mamy taką tą do tej różowej kurteczki. Tu mamy do spode... Jezus Maria. Sorry, ona wygląda jak Karyna z targu, nie? Przepraszam. Karyna Starku. Znaczy, może ja te spodenki... Ja muszę wyciszyć. Dobrze. Żyję z wariatem. Uważam, że ona wygląda jakby sprzedawała ziemniaki. Oczywiście nie bardzo się go, ktoś tutaj na targu i sprzedaje ziemniaki. Wygląda bardzo źle. Nawet tak wygląda tragicznie. Black, dziękuję za 100 burgerów! Dziękuję! Wygląda tragicznie. I... Jezus, co to jest? Aha, i to nawet nie ma innych opcji. Cześć, Patigry. Czy jutro albo w czwartek byłaby szansa na się spotkać w Opolu? Jeżeli już, to w czwartek bardziej. Jutro nie planuję, ale nie wiem jeszcze. To wygląda jak taka podróbka sprzedawana w Lumpex. Jezu, Gesslerowa, ty po prostu... O! Chodź, młoteczko, do mnie. Chodź, młoteczko, jak ten, to czekaj, zobaczę, czy już jesteś. Jeszcze ciebie nie ma na tym spiku. Będziemy, słuchajcie, z młoteczką oglądać. I z Wojtkiem. Nie, ale to wygląda... O, Black! Dziękuję za prezent! Udanej rozrywki z najlepszymi życzeniami, Piotr Black. The new... TH... Co to jest? Blacku, dziękuję, nie wiem, co to jest, a możesz mi powiedzieć, co to jest. Dziękuję. Czatełki serducha dla Blacka. Serducha dla Blacka, a my czekamy na młoteczkę. Młodeczki jeszcze nie ma. Param, pam, pam, pam. No nie, ta kiecka wygląda, słuchajcie, moim zdaniem tragicznie. I naprawdę, uwierzcie mi, znaczy... Kurde. A czekajcie, jak wygląda komplet to? No to plus te spodnie i omotka jest.
Halo? Halo Dubsko, co tu się dzieje? Dubsko. Co to za live'y beze mnie? To będą live'y zapisane na YouTubach. Co to za live'y beze mnie? Młodeczka, zobacz, co tu się z tym Moskino wydarza. Zobacz. Ja nie mogę zobaczyć, bo musisz mi na bieżąco, chyba że sobie na Twitchu wezmę. No musisz to na Twitchu, weź. Zobacz sobie, co tu się wydarza i jak to wygląda. Ja jestem, znaczy podobają mi się na razie koszulka ta, i kurtka. Ale ta kurteczka jest ładna, przecież tak. Tylko krótka taka troszkę. Ale wiesz co, zobacz, ona ma do tego taki, wygląda jakby szła na pokaz, na konferencję jakąś prasową czegoś. Totalnie, nie? No. Znaczy... Wiesz co, wygląda jak połączenie dzidzi piernik, tak. Wściekłej torby motocyklowej i pani pracującej w banku, nie? To teraz ci pokażę lepszą rzecz, patrz tu. Tu wygląda jakby była naprawdę z targu, zobacz. Z targu sprzedaje ziemniaki, nie? Przyrzekam. Karyna! Dziękuję za suba, Madzia! Negatirka! Every night I want you let us be forever. Baby, give me every night till the end. Lovki, kiski, serduchy, bosiaki na czat dla Madzi. Dziękuję za subskrypcję! Dzięki. Także ja to wygląda... Ja też zrobię serduszko. O, dziękuję. Także słuchajcie, to wygląda tragicznie. Ten kombinezon jest tragiczny. Nie wiem, dobra, słuchajcie, jedźmy dalej. Ale ta... O! Panie kochany! Jaki klaun! No. O bogowie! Jest, słuchajcie, ja rozumiem, że Moskino to jest jakaś fajna marka, ale w Simsach to tak średnio. Zobaczmy, czy coś na ciało jest. Ja chciałabym powiedzieć, że ona po prostu na swój sposób zrecyklingowała namiot cyrkowy, tak, nie? No. To teraz tak, mamy strój całościowy, trochę jak z cyrku, ale słuchajcie, jest to lepsze niż to, co ja mogę zrobić w sensie z tej kurtki czarnej i z czarnego dołu na przykład. A dla mnie to jest Lady Gaga w połączeniu z Kissem. Jest taka trochę, słabo. No paparazzi, wiecie o co chodzi, nie? Fashion profession. No. I ma różne kolory też. Ta czarna, nie. Słuchajcie, ta czarna wygląda z tych wszystkich najlepiej chyba. Bo nie widać, że są dwa różne materiały. Tak. Tutaj mamy, słuchajcie, bardziej jak strój do pływania i to tak w sumie wygląda i jest okej. Okay. To jest, tylko nie wiem, dlaczego tu jest... Czemu to jest inne ramionczko? Nie wiem. No bo to jest taki design jest. A, to jest taki design. Dobrze, to jest taki design. To jest design. Dobrze, i tu mamy, słuchajcie... No to jest. By było. To by było i to jest. I... Ale to wiesz, co pasuje do tego dodatku o tych dżunglach. Tak, ale te misie są akurat urocze, młoteczka, no zobacz. O, taką pijamę mogłabym tak, mieć. Tak, misie są urocze i są słodkie. Także... Dobra, to z tych kiecek, to ta w czerni strój kąpielowi przejdzie na spokojnie, no i te misie przejdą. To jest takie, bo to body, Maciek, a to ja się nie znam na body. To body, dobrze, niech będzie body. Dodatki. Będzie. Obstawiamy, czy coś będzie z dodatków. Nie będzie nic, ale to jest moje obstawienie. Nie ma. No, proszę cię. Nie za ma. Za dużo wymagasz. I teraz, o kuźwa, młotka, obuwie. Pokaż, jeszcze nie widzę, pokaż jakie laczki doszły. Jaka Karyna! Błagam cię, załóż jej te różowe body, te wieśniackie karynowe spodnie i te różowe buty. To będzie piękne. Maciuś, to będzie po patrzcie. Prostu arcydzieło. Zobaczcie, słuchajcie, jestem... Karynarium, po prostu mistrz. Mistrz! Zobaczcie na to! Królowa Karyna, rajty jeszcze do tego załóż. Nie, no bo... A no rajty, rajty. Albo pończochy. Takie, patrz. Patrz tu, no nie no. Czekaj, bo u mnie się jeszcze dopisuje. O, pięknie, idealnie. Sekretarka ze szkoły podstawowej w Drawsku Pomorskim. Idealnie, Gesslerowa, to jest ten styl, to jest ten smak, nie? Idealnie. Dobra. Chodziłabym. Słuchajcie, ja po prostu... Dobra, mamy ją w takim czymś, to teraz zobaczmy pana. Czekajcie, nie, zobaczmy jeszcze młodszą. Młodszą wersję, młodszą kopię. Jak się robi, żeby była młodsza? Ja nie pamiętam. A tutaj, Boże, już, no już wiem. Magic, dziękuję za burgerki. Bardzo Karyna. Dobra, ale jedziemy. Dla dzieci podejrzewam, że nic nie będzie raczej, ale słuchajcie, nie nastawiajmy się źle. Nie ma. W ubraniach nic dla toddlersów. Fryzury nie ma. O, to takie zaskakujące. Cześć kochanietki, dzień dobry, buziaczki. Czy ty też masz wrażenie, że wszystkie dzieci w The Sims 4 wyglądają identycznie? Tak, wyglądają identycznie i w ogóle nie ma ich w co ubrać, słuchajcie. I to jest... To trochę słuchaj jak w Indiach, nie?
miałam się zachowywać. Cześć Mikuś, dzień dobry. Moteczka, nie zaskoczę cię, ale fryzur dla dzieciaków podstawówkowych też nie ma. Ale jest czepek jak z Indii. Dziele. Czyli wszystko się zgadza. Słuchajcie, ubrań też nie ma. Nie ma. To jest taki żart. To kosztuje 50 zł. A dostaliśmy jedną parę butów, 3 bluzki, 3 stroje całościowe i 3 doły u kobiet. I 3 fryzury u kobiet. 3 doły u kobiet brzmi trochę jak ten dodatek o syrenkach. Nie to zjeść, nie to... Jest i płaski kolczyk, tak, Mat, masz rację, i płaski kolczyk. I płaski kolczyk, super, surykatka, dziękuję za followka. Dobrze, pójdźmy w nastolatki. Aha, i tu jest, i w nastolatkach wieża ta makarena, która już jest. Naprawdę? Burger time. Black, dziękuję za 200 burgerów! A mi Black już nie daje tyle burgerów, a widzisz? Nie? Czyli kolejne gunwo, no, mobilne... Ja, słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy... Dobra, ja nie... Dobra, zobaczymy zaraz faceta. Jest dobrze, Maciuś, przecież. No pięć dyszy to akurat, prostu, nie, dziękuję za followka. Czemu filtrów po prostu nie wyłączyłeś, żeby były damskie i męskie jednocześnie? A bo ja nie, bo ja zawsze tak osobno sobie, nie wiem, bo chcę się bardziej pokatować tym, że jeszcze większe gówno jest, nie? O, okej, rozumiem. Słuchajcie, ty ale... Ty nie pokolenie gender. Tak, dziękuję nie Michał. Szanujesz. Dziękuję Michał za burgerki. Ale słuchajcie, może coś być dla emerytów. Słuchajcie, nigdy nie wiadomo. No, na pewno. Emeryci na pewno będą chodzić w takich ubraniach. Jaka Karyna, nie mogę po prostu teraz w ogóle. Teraz już Grażyna jest. Słuchajcie, zobaczmy coś sobie... Coś zrobił. Czy... Młotka jest dla... Ej! Emeryt dostał kurciołę. Emeryt... Taką nie... wsiórką. Ale młoteczka, popatrzcie na to, ma bluzę emerytka i ma taką bluzę. Dlaczego tego nie ma w strojach dla młodych dorosłych? To jest męskie? Bo to jest męskie. Bo to jest męskie, wyłączyłeś filtr kobiecy. No. A już taki bulwer z A już się nie? podnieciłem, już mówię, kurde. Ale słuchajcie, rozumiem, że mężczyźni w tym dodatku noszą taką samą... Zobaczcie, ona ma... Patrzcie, to jest strój, który można skomponować. Tylko, że facet ma kurtkę, ona ma spódniczkę, nie? Tak. Bo to jest tak celowo, po prostu wiesz, wzięli, zrobili cały strój, przecięli na pół, żeby było coś dla faceta i dla kobiety. To jest Tetris, Patrykowaty! Słuchajcie, ale jest ta nowa kariera tam z tym fotografem, jest jakieś studio, coś tam. Zaraz będziemy patrzeć na te elementy. Już myślałam, że nowa kariera, namiot cynerkowy, jednak się to przyda do czegoś, wiesz? To już, to, Młotka to już jest, ja już jestem, dobra, wejdźmy sobie teraz w pana. Chodź w co chcesz, ja tam się nie będę w to wiesz. Wchodzę w pana, który wygląda dość dziwnie, ale ja go za chwilę, czekajcie, kosteczką tu. Kosteczką i jak mu wyszło? A czy ty już układałeś już kiedyś historię Sima? Tak, na live to robić, był first look z tego. O, u mnie też układanie było i byłam mega rozczarowana, nie wiem jak ty. Mogłoby być więcej pytań i więcej opcji. Słuchajcie, fryzura jak u kobiety jest identycznie to samo. To jedne, ale to... To jest ładne. To jest ładne i to jest moja stara fryzura. Zanim miałem ścięte włosy, tak jak mam teraz, to identycznie miałem, identycznego ulizańca miałem na głowie. Do tyłu i boki i tył. To jest cały Andes, tylko ja mam trochę jaśniejsze włosy. Takie przylizanie krowy, nie? Tak, ja byłem, słuchajcie, od 2016 roku miałem mareczkę z przylizaniem krowy naraz, także zainspirowali się Andesem, słuchajcie, ja się w sumie im nie dziwię, bo to jest super kanał na YouTubie, więc wzięli przykład po prostu z dobrego, wiecie, wzorca, tak no. Tak sobie to tłumacz. No dobra, a mamy nie coś tym, takiego. Że po prostu ze świniopasa awansowałeś na krowopasa, nie? I cię krowy lubiły. Cześć, przynajmniej Błażej. Te kobiety jedne na ciebie leciały, czy coś. Pozywaj i je za plagiat. Ej, dobre. Słuchajcie, pozywamy. Czy jest jakieś... Podejrzewam, że brody nie będzie, ale może się rozczaruje pozytywnie. Czekaj, nie ma. Nie ma. Czapki nie ma. Od dawna nie dodają brud. Okularów nie ma. Przykre. Właśnie też jestem smutny z tego powodu. I makijażu wiadomo, że nie będzie. Dobra. To wchodzimy w zasadzie w ubranie. I tak, mamy taką samą koszulkę, jak ma kobieta. I ona jest w sumie całkiem okej do przejścia. Jest unicorn, co mi się strasznie podoba, bo unicorny są spoko. Strają tęczą i to jest świetne. Więc tak. Jest ta... Tak. Chodziłabym. Jest ta kurtka, która mnie się podoba. Słuchajcie, kurtka jest fajna. Dla faceta mega. Spoko, tylko mogłaby być ciemniejsza i mogłaby mieć troszeczkę model lepiej na brzuchu ułożony, bo teraz wygląda jakby był w ciąży. Troszkę tak, o, dobra. Jest zajebista bluza, strasznie mi się podoba i pewnie jest w, oczywiście, że jest w różnych kolorach. Jest spoko.
O! A tu młoteczka znowu misiu wjechał, zobacz! To jest uroczy, to jest... No i ta kurtka, która jest... No ale te ściągacze, Maciej! Ale... Słuchajcie, kurtka w tym kolorze przejdzie, zobacz. W tym kolorze... Nie, ta kurtka spoko. Tylko nie tak w tym... trochę na purpose'a, nie? Ale nie w tym Tetrisie. W czarni. W czerni jest spoko. Tak. Cześć, Bawane, dzień dobry. W czerni, słuchajcie, przejdzie. Powiem szczerze, już wolę wydać 50 na maka niż na ten dodatek. Przynajmniej umrę najedzony. Znaczy, słuchajcie, umówmy się tak. Ja kupuję to po to, bo na YouTubie i tak nagrywam Simsy i tak. First Luka z wami i tak zawsze zrobię, więc... ja zobaczę moją reakcję z wami, wy się pośmiejecie, ja się pośmieję, no i to gdzieś sobie w tej bibliotece będzie leżało na tym Originie, no i tyle, no. I to jest taka definicja First Looka za 50 zł z pakietu tego, do akcesoria. Całościowe, o kurde, młoteczka jedziemy... Poka, bo jeszcze u mnie nie widzi. Słuchajcie. No mówię ci, że cyrk. No ja pierdzielę, Maciej, co to jest? Znaczy, ja jestem w szoku, to nie Gracek, wiem. Nie, i nie ma kolorów innych. No dobra, jest taki. Treser słoni po prostu, nie? Wiesz co, może to jest taki trochę Gucci glam style, jeżeli chcesz się na jakąś imprezę i masz dużo hajsu na koncie, to może to jest to. Jesteś pewien? No nie wiem, no może jakiś Marc Jacobs by to założył, czy ktoś, nie? Black 80. Black, dziękuję za donicika. Znaczy, chcę mówić, że masz rację, tak. Kochajcie mnie, da 1 zł 74 grosze. Tu jeszcze taka śliczna żyrawka tam jest. Dobrze. Nie wiedziałam, że żyrafki robią mumy. Widzisz, robią. Dolne części. Są spodnie do kurtki. I one są... Słuchajcie, dres jest spoko. Nie, spoko. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Natomiast tylko to... Tylko jakby miał wodę w piwnicy. Tak, ma wodę w piwnicy. Czekaj, trampki wyrzucę. Nie. Trampki chcę wywalić. O. Woda w piwnicy jest, ale jakby tak gadać z jakąś taką normalną koszulką, czy nawet z tą bluzą, czy z takim... No wygląda, słuchajcie, całkiem znośnie moim zdaniem. Nie ma tragedii. No niech ci będzie, to właśnie zobaczyłam. Nie ma tragedii. Co nie ma tragedii? Ale... Jakby spierdzielił z WF-u na pogwardzie, czy coś. Ale to... Słuchaj, to jest do spania, zobacz. To jest idealna piżama do spania. Przysięgam, nie? To do spania super. A jeżeli połączymy to z tym... Patrzcie na to! Pokaż, bo u mnie jeszcze nie ma. Ja pierdzę! Słuchajcie, ja nie rozumiem. Ja nie wiem, co tu się wyda. A czarne na przykład takie, no to już lepiej. Tylko ten... A tu może... O, patrz, zobacz. Dobra, niech będzie. Od biedy. Od biedy będzie. Te spodnie są takie jakieś, nie wiem. Tutaj Madzik zbliża, że tak gwiazdy na ścianki chodzą. No to jest racja, no. Tylko gwiazdy chodzą tak na ścianki, w tym. To jest ścianka. Ja proponuję założyć z powrotem ten namiot cyrkowy. Ja ci, Macieju, pokażę, jak grać w tę grę. Załóż ten namiot cyrkowy, proszę. U mnie jeszcze nie widać, jakby co. Już założyłem. Dobrze, daj makijaże. Oho. A, damy mu na całą twarz. Pełną mordę. Tylko czekaj, zabiorę mu brodę, poczekaj. O. No i perfekto. Tam gdzieś był jeszcze ten taki cylinder. Dawaj czapki. Ty, czekaj, tylko muszę ten filtr moski... Ja jeszcze nie widzę, ale już... panie kochany! O, tu jest! No idealnie! Ja po prostu... Co to jest? Ja nie wiem. Słuchajcie, no super rzeczy od projektanta, co chcesz? Ja mam taką głęboką nadzieję, że rzeczy, które są na parcele do wystawienia, które możemy używać w grze, są lepsze. Naprawdę błagam, żeby tak było. Cześć, Firuz, dzień dobry. Błagam. Jeszcze buty dobre załóż, te takie są te cyrkowe. A czekaj, właśnie mieliśmy zobaczyć jeszcze buty. Widzisz, młoteczka, buty jeszcze. Buty. Dostał buty. Pokaż buty. Patrz, nawet pasują do tego namiotu cyrkowego, tylko o, takie, patrz. Idealnie. Super. Ale to ty... Brałabym. Szarpałabym jak Reksioszynkę. Ja czuję, że nasze vibe się przeniosą do The Sims 4, nie? Mamy teraz stroje z młotką dla siebie. Tak, dwójka nam się skończy, idziemy do czwórki. Tak. Ja zamawiam te karydowe spodnie i bluzkę w panterkę. Totalnie, młotka. I te różowe buty. To jest wesoły żonobijca. No w sumie...
No patrzcie, ja go tutaj na szybko coś mu przeklikam, niech ma miłość. Niech kocha swój strój. Pochmurny romantyk, proszę, weź kreatywny. Thank you, coś jeszcze imię. Mikołaj pasuje kurek. Mikołaj kurek, myślę, że idealnie. 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 I słuchajcie, idziemy na parcelę z nim, bo to trzeba zobaczyć po prostu. Kotka brałaby jak to trzeba... komornik ciągnik, naprawdę. O nie wierzę, nie. Słuchajcie, to jest... Dobra, zagrajmy, słuchajcie. Nie, Sulani to może odpada. Pójdźmy do mojej do wierzbowej. Mówisz? No, wystawimy wszystkie rzeczy. On w sumie w stręczem najbardziej pasował. No w sumie. Jeszcze szarobury. Aluminiowym, amelinowym czepkiem na głowie. Amelinowym czepkiem. Nie, słuchajcie, ja nie wiem, co się wydarzyło. Naprawdę, ja jestem... Nie wiem. O, widzę, że moje troliczki dostały powiadomienie, bo przylazły. A z czego powiadomienie? No bo teraz ja jak robię sobie gdzieś tam live'a albo wrzucam filmik, to można dostać powiadomienie na telefon od biblioteczki. Aaa, jaki cheatu! Trzeba było mu trochę cheatować, bo wygrał na loteli, słuchajcie, lot to ekspresy, te sprawy. Chociaż tutaj miał szczęście w życiu, nie? Teraz, bo geny ani gust mu poskąpiły. Ja się boję. Poskąpiły. Moteczka, są dwa pokoje! Aż dwa? A jest dark room? Są dwa pokoje. Co to jest? Czekajcie. Wysokie aspiracje. Co to jest? Jakiś sal? Co to jest? Salon masz taki. Z takimi oknami. On wiesz, taki... bo to jest. Lofty w wieżowcach, tylko że tu wieżowców za bardzo to, nie ma. Więc... To są na banknowe okna, zobacz. Ale okna. Nie, słuchajcie, okna sztos. Tutaj trzeba zrobić, okno jest sztos. Fajne. Łotka, one się otwiera! Jak to? A to, przepraszam, ale te okna otwierane już były w którymś. Tak, ale takie? Takie, któreś były otwierane, ale wiesz. Kurde. Nowy gameplay jest. A tu jest, słuchaj, tu jest pokój jakiś i to jest chyba to studio. O mój Bo, takie lampy dojrzały? Takie lampy dojrzały, ale popatrz, bo studio mieliśmy też Witaj w pracy, więc to jest tak naprawdę powielony obiekt, tylko z Witaj w pracy to, i jeszcze w Gwieździe, przecież też tam te wszystkie green screeny podchodziły, były. To wszystko, nie? Tak. No to, słuchajcie, dobra, no dwa pomieszczenia są, najbardziej chyba z tych pomieszczeń podobają mi się okna, ale zobaczymy, co tu dalej jest. Zobaczymy, czy są jakieś ściany nowe. Tak, jest już, jest jakieś pokrycie takie i jest pokrycie takie. Ze złotem najlepsze. Dobra, dwie farbki doszły, okej. Okay. Czyli mamy... Ile ubrań w kasie? 6? 10? 10? 15 maksymalnie. 15 ubrań w kasie maksymalnie. No. Dadzio, baby, give me every night, I want you let us be forever, baby, give me every night, till the end. Lovki, kiski, serducha i buziaki, Dadzio, pozdrawiamy cię w pracy, buziaczki, dziękuję za subskrypcję, co to? Aż mu dam serduszko. Daj serduszko. Od zarzowej. Słuchajcie, są tylko takie, a to są drzwi i to są drzwi przesuwne. Ale te drzwi przesuwne już były, tylko z inną grafiką. Tak. Czekaj. BB, move objects on. Cheaty. Ale wiesz co, powiem ci, że takich zwykłych drzwi przesuwnych jak te brakowało mi. I one są. I one są okej. Okay. I fajnie, że przemielili grafikę na inny kolor i inną teksturkę delikatnie i jest. No dobra. Ale słuchaj, ważne, że jest. Okay? Ważne, że jest. Są te faktycznie, te muteczka, no to okna są. Przecież zobacz, to jest sztos, no popatrz. Popatrz. A to one są, z automatu są otwarte, a nie tak, że nie, no otwiera. Gdzie, no. Ej, no to otwarte okna już były, Maciek. Były, ale nie takie normalne, były w tym Sulani całym, takie drewniane. I te drzwi, zobacz, że pasują do okien teraz, widzisz to? Popatrz, to jest ale matching. Jak będziesz, matching jest, ale jak będziesz miał teraz zimę, to... To mi napada śnieg, sorry. Znaczy, śniegiem do środka. Umówmy się, że śnieg się, słuchajcie, śnieg się nie nawarstwi do góry, bo on ma tylko jedną płaszczyznę. Sorry. Sobie racja. No dobra, to by było z tego tyle. Teraz tak, jakichś drzew żadnych chyba nie ma. To czemu to się świeci, skoro tu nic nie ma? No bo jej tak ładnie zrobiło nowości, że nawet dodatki, które już dawno przemieliłeś, się świecą dalej na złoto. Tak, i teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Około 35 nowych obiektów.
Słuchajcie, 35... A jak chcesz, to nazywaj to nowymi. Będziem patrzeć. Pozdrów cesarzową, młodeczko ode mnie. Młodeczka wszystko widzi, bo ma czat włączony. Masz tam moskitierę, nie znasz się, śnik nie napada. Patryczkowa, ty myślisz, że to jest moskitiera jakaś? Kurde. Tak patrzę. Pokaż sobie. Bliska. Może jest, może jak masz ustawioną grafikę niską, to może masz tą moskitierę. No jak moskitierę przy takich oknach, przecież by się ją rozwalił. Tajemniczka, kłamstwo. Tajemniczka, nie mam pojęcia jeszcze, jaki będzie miał telefon, zobaczymy. Dobra. Mamy fotel. Ja to słuchajcie, najpierw powyciągam. Powyciągaj, pokaż. Czy to, a to wziąłem, dobra. Wydaje mi się, że już były meble w podobnym stylu, ale mogę być w błędzie. Tu coś wisi, nie wiem co to jest wiszącego, ale dobra, wisi. Jest jakiś aparat. Co to jest? A to jest coś na podłogę. Okej. Okay. O! O kurde, jaki obraz. No byłby. Byłby. Co to jest to, co na podłogę położyłeś? Jakieś właśnie, majty? Co właśnie to nie jest? Wiem, czekaj. Studyjne oznaczenie pozycji. Czyli wiesz, jak idziesz, że mam talent, masz tego X-a, nie? To jest to, nie? Tu stoisz. Co to? Dobra, zaraz nie patrzeć, co to jest. Jakieś magazyny. O, takich gazet brakowało w sumie. Spoko. Bo takie rzeczy mam z modów i dobrze, że takie coś dali. Okej. Okay. Pierszczyki. Tak. To jest jakiś... Nie, to jest obiektyw. Okej, okay, to jest pewnie nieruszalne. Tu mamy wzmacniacz, ale... nie wiem po jakiego grzyba, chyba, że się go da do gitary. Jezu, jest dywan, kocham dywany. Baćkowi zrobić dobrze, wystarczy dać mu dywan. Tak, ja kocham dywan. Słuchajcie, dywan to jest... A na magazynie Izabela Kisia Skorupo. Kisia Skorupo. No, może być. To jest ten znak, który jest w pokoju. Tu jest... Nie wiem co. Ja z tych magazynów jestem bardzo zadowolona, w końcu będę miała co w kiblu stawiać. Prawda? Dokładnie. Bo w Trójeczce, pamiętasz, były w Trójeczce takie były, takie. Były. A tutaj nie ma. No ale panele tu już też były. Ale młoteczka, lampa. Lampa okej. Okay. Fajna. Lampa tak, okej, okay. Wisząca lampa okej. Okay. Tak. Też słuchajcie, nie, że tylko jedziemy po nich, ale lampa jest okej. Okay. Neoniki dobrze, że doszły, bo neoników zawsze jakoś tak mało tak. było. I czekajcie, jeszcze zobaczymy podłogi, bo może też coś podchodzi. Nie ma podłogi żadnej, naprawdę? Oj, już jest tyle podłóg, że naprawdę. No dobra, więcej. Słuchajcie, mamy teraz tak. Przekolorujesz, a nie, to nie ta część. Jakiś nie ta część. Meble, ja słuchajcie. Ja chcę czarną kanapę. Jak w tym. Uważam, że... W czym, Maćku? Nie, kolega opowiadał, wiesz? Uważam, że meble spoko. Wydaje mi się, że jest coś w bardzo podobnym stylu, więc będzie można tam kombinować. Ale wiesz co, takiej kanapy na pewno nie ma. Takiej, że tutaj się kończy nagle i jest takie jakby miejsce wolne, jedno bez oparcia. Znaczy tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, coś w podobnym stylu, więc mm-hmm. będzie to łatwo skomponować z innymi jakimiś tam meblami. Tak, więc słuchajcie, szczerze, kanapa i fotel, okej, okay. Tu jest chyba ten stolik, tak mi się wydaje, i stolik też jest spoko. To jest ta skrzynia w ogóle, no dobra, ona pewnie będzie potrzebna do jakiegoś studia czy coś, więc... To jest stolik, tak. Aha, skrzynia, dobra. Tak, to jakaś skrzynia. Tutaj, słuchajcie, to jest coś też do studia potrzebnego, do tej nowej pracy tego... architekta, czy coś takiego. Mi się wydaje, że to są tylko ozdoby. Ale zobaczymy. Myślisz, że to będzie nieużyteczne? Myślę, że może tak być. To zaraz sobie, wiesz co, spróbujemy. Te magazyny, o różne mogą być okładki. Zobaczcie, z panią i z panem na przykład. To jakieś obiekty w ogóle. To jest więc to albo, dekor albo będzie, świerszczyk, nie? Albo gejzer, tak? Tak. Tu mamy, słuchajcie. O, jestem ciekawy, czy do tego da się podpiąć gitarę. Nie wiem, zobaczymy. Dywany, uwaga. O. Ale bardzo mi się podoba różowy piecyk. Taki w latach 50. Tak, nie? Tak, no. Fajne są wzory dywanów, spoczko. Teraz w tak. W końcu coś inniejszego. Tu nie możemy. Tu jest półka, która mi się... Z kwiatkiem takim... Jezus Maria, oni dali kwiatek, który wystaje poza półkę. Ja nie wiem... Słuchajcie! No to jest po prostu sztos. I winyle. I możemy tą półkę młotka przemalować, zobaczcie. Przemaluj, a jest różowy taki pasujący do tego dywanu. Różowego nie ma, ale jest taki brązowy. W sumie... No patrzcie, taka biała półeczka, luksusowo, może być. Tutaj do garderoby. Zobaczcie, no przecież to... Okej, okay, spoko. Patrz, są te brzydkie buty karynowe. Są. Kurtki. Ale uważam, że chyba jest, jeżeli mam być szczery, bardziej podobają mi się obiekty niż ubrania. Zgadzam naprawdę, się z tobą. Tak. To jest. Tylko jedyne zastrzeżenie, jakie mam do obiektów, to, że już te aparaty fotograficzne to było. I te wszystkie oświetlenia to już było. Już to było tak przemielone na milion sposobów. Ja mam takie wrażenie, mogę być w błędzie, że to jest
fragment dodatku zostań z gwiazdą, tylko zostań z gwiazdą, tak, zostań gwiazdą. Tylko teraz dalej jako akcesoria. Odkrojone i dodali jako akcesoria, ale no to jest... wydaje się, że z tymi, z fotografa, było tak. Podobnie. Znaczy, właśnie chciałem powiedzieć, że zwierzaki przecież wyszły normalne, a potem wyszły ten mój pierwszy zwierzak, gdzie dodali chomika, szczura i szynszyla. Tak, i brakujące meble do zestawów. To jest po prostu hit, nie? No ja dobra. Mam wrażenie, że to jest tak samo, że po prostu to jest fragment, zostań gwiazdą. A mogliby po prostu dodać i wtedy cena by była troszeczkę bardziej adekwatna do gwiazdy, ale uważam, że gwiazda i tak jest dodatkiem, który jest całkiem dobrze zrobiony, natomiast kariera się może po kilku zleceniach znudzić. I tak jest. Znaczy, ja mam takie zdanie, że zarówno kariera, jak i zostań gwiazdą są do siebie bardzo zbliżone. Są. Są. Ale fajnie, że te celebryty się pojawiły w końcu gdzieś tam, nie? Tak. Tak, bo to jest w normalnym świecie i na przykład ja bym chciał, żeby Simsy były bardziej, znaczy, poważne. One nigdy nie będą poważne, ale żeby bardziej były takie jak The Sims 2 czy The Sims 1, gdzie było to takie normalne, że pojawiają się celebryci na przykład w jedynce, tak? Że macie Marilyn Monroe czy Avril Lavigne czy kogoś tam, co by gdzieś tam pełzał po tych uliczkach. No i potem oni od tego odeszli, co było dla mnie trochę smutne, bo ta kariera z trójki, w sensie bycie gwiazdą, to już nie jest to samo. Bardziej wkurzało niż pomagało i tak. Ja często wyłączałam w ogóle. Ale cały dodatek, który dodawał gwiazdy w trójce, według mnie w porównaniu do czwórki, no to proszę cię. Nie, bije na głowę oczywiście. No, także wiesz. To teraz słuchajcie, włączę tryb życia i zobaczymy, co czego możemy... Tak, co mogę... Aparat mogę dać do... Moteczka? Do wyposażenia Czekaj. Dobra, obejrzyj, ale gdzie tu jest taki normalny aparat? Żeby kupić aparat, żeby postawić aparat na statywie, słuchajcie. To się da zrobić. Ja pierdzielę, to się da zrobić, młotka. To znaczy, nie wiem dokładnie, co ty teraz kombinujesz, bo... Bo aparat można postawić w statywie, czekaj. A jest jakiś aparat normalny? Jest, były aparaty. Gdzie to znajdę? Apy, ary, a ty. Aparat rentgen... Poszukaj w elektronice, poszukaj. Tam Czekaj, mam coś takiego... Cyfrowy aparat, dobra. I teraz zobaczymy, czy on to ustawi faktycznie w tym statywie. Zabieraj to do siebie, bierz. Panie klaunie, pan będzie selfie za chwilę trzaskał. Selfie? To teraz dobra. Tak, modelkę byś jakąś zatrudnił, czy coś. Nie mam, on jest za biedny na to jeszcze. Natala... Dobra, postawił aparat tutaj. I co możesz teraz robić z tym? Zrób Simonowi zdjęcie, zrób zdjęcie w ramionach. Aha, czy jakieś różne portrety można trzaskać. Okej. Okay. Tu jest ten, czekajcie, tu jest ten salon z tym. Idzie jakaś babe, weź ją przywitaj i... Tu jest jakiś babe, zdjęcia. Czekaj, jakiś babe jest, poczekaj. Przyjazne, powitaj, chodź. Zostaw tego świerczyka, tylko chodź tu. W lotto wygrał, no wygrał niby, ale on jest za biedny, żeby zatrudniać modelkę, modelki się cenią. Dobra, zaraz mogę ci... jakaś przyjdzie na pewno. No czekaj, jak mam jakiegoś pana, taki wiesz, hydraulik, nie? Ogrodnik to jest Maciej. Aha, sorry. Ja nie wiem, jakich hydraulików wy tam w Pittsburghu macie. Bardzo fajnych. Dziękuję za followka, Monika. Słuchajcie, zrobię mu zdjęcie, no idź. Podobno odbugo... Może pójdą, jak pauzę wyłączysz na przykład. Ale wiesz co, podobno mu czas odbugowali, słuchaj. Znaczy ogólnie się odbugował. Faktycznie. Uwierzę, jak zobaczę. No i trzeba poczekać, jak pójdzie spać, tylko że on pewnie nie pójdzie spać, tego nie doczekamy już. Czy on... Jezu, tu nie ma drzwi, on nie ma jak wejść! Ja pierdolę, jestem głupi. Jak nie ma drzwi, jak są? To są... To czemu on nie chce tu wleść? Czekaj, to okno pousuwam. O. To może po prostu ma za dużą dupę, żeby... Czy on idzie jakoś tak, czy nie idzie? No przecież blask do środka jest w środku. Ale ogrodnik sobie ale poszedł. Ale właśnie ogrodnik miał być portret! No poszedł grządki pielić. To poczekamy... Jakiejś dobrej pani emerytce. Niech sobie usiądzie, niech się... Słuchajcie, zobaczymy co tu... Co może obejrzeć to nie bardzo... Możemy to na przykład dodać do aparatu? Nie możemy. Co z tym piecykiem możemy? Aha, piecyk możemy też obejrzeć tylko i wyłącznie. No świetnie. Młotka rzeczy. To działa jako szafa. Ale wydaje mi się, że już były takie wieszaki. Ale nie sądziłem, że to będzie jako szafa, słuchaj. Domyślałem się, że to będzie jako po prostu background gdzieś tam w tle, wiesz? Ale przecież w Zostań Gwiazdą dochodzą przecież te wieszaki, co działają jak szafa. Ale myślałem, że ten akurat będzie konkretnie jako, wiesz... Tylko zdoba, rozumiem. Tak. No okej. Okay. O, lampę możemy włączać, wyłączać, dobra, super, chociaż tyle dali. O, tu ktoś, czekajcie, może ty będziesz chciał pozować. Chodź tu.
Ja ci mówię, wstaw tam czarną kanapę i zaproś jakąś panią. To czekaj, damy czarną kanapę. A nie, bo... Co się, Maciuś, śmiejesz? Co się śmiejesz? Opowiadałaś mi jeszcze o twoich różnych rzeczach tam, które znalazłaś na komputerze, wiesz. No. Ja ci opowiadałam. No mówisz tam, Miron gdzieś przeklikał coś tam niby. No. Jak Miron nigdy nie przeklikuje niby sam, my oglądamy pornole razem. No może być i tak. O, patrz, jaką masz ładną modeleczkę. Właśnie ją biorę, poczekaj, próbuję ją. Ją podrywasz, bo wiesz, brać to możesz sobie rzeczy w sklepie, a ta pani jest kulturalna. Patrz, i teraz zrób zdjęcie, proszę bardzo, i pani Karolina. Pani Karolina Borowik, zapraszam serdecznie do studia. Los Fotos. Cześć, Enku. Maś, znowu się nie słuchasz czatu. Klik naznacznik na ziemi i zatrudnij modela. Da się tak? Jak naznacznik na ziemi? A! Młotka! Młotka! Kurde! To serio? Działa. Te majty namalowane na podłodze działają. Natka, i da się zatrudnić flowka. Modele. To jest dobre, że da się modela zatrudnić. Nie rób zdjęcia, zostaw ją. Weź modela zatrudnij, szybko. Kurde! Kesslerowa, hobbystycznie. Młotka po prostu się doszkala, słuchajcie. O! Ej, to jest baby jak model. Jak to doszkala? Ja patrzę, czy moje uczennice dobrze robią. Maciek! Młotka, to jest baby... Ej, oni nie posądzą o jakąś ten, patrz. Baby model przyszedł! O nie, to jest złe! To jest złe! Jeszcze trzeba było sobie ubranie księdza założyć, będzie koniec po prostu. Poczekaj, bo ja dałem w złym miejscu, poczekaj. Tutaj modela, chodź. Idź zatrudnij, nie denerwuj, zostaw ten komitet, bo idealny jełopie. Tu zatrudnij. Czy witałbyś ich i sobie pochodzą po twojej parceli, a nie... O, wszyscy się na ciebie obrazili, bardzo dobrze. Czy, kurde, bo one przychodzą... Jakie jełopice jedne, wredne, no. Puść to, idź mnie stąd, wynocha. Tu masz przyjść. Obiekt, usuń to. No i co, i przyjdzie ta modelka, czy nie przyjdzie? No niby przyszedł, czy nie przyszedł, czekaj. To teraz, czekaj, może z modelką zaraz już. Spox pisze, że już słyszę, jak prokurator jedzie, więc się dobrze zastanów nad tym, co ty tam robisz. O Boże. Dlatego wziąłem tą kobietę. O, idzie. Patrz tu. Czekaj, bo do mnie jeszcze obraz nie dotarł. O, nie możesz dojść. No zrób jej zdjęcie. Czarną kanapę. Nie możesz zrobić jej zdjęcia, bo dojść nie możesz, Maciek. Ej, on jest bezczelny, nie? To coś pika. Młotka, to coś piszczy. Bomba! O, czekaj. Będzie. Halo, bomba? Co ty... Dobra, jak się to zmienia cokolwiek? Jak ja mam to zmienić? Masz jakieś... Z boku masz jakieś rzeczy. Kliknij raz i zobacz, czy możesz... To jest takie artystyczne. Zrób artystyczne. Patrz. Pięknie. O, taka diwa urodziwa niech będzie, wiesz o co chodzi? Wiem. Czekaj. Nie, Spok, ciu. Trochę uśmiech Monalizy, nie? Tylko tam miała zamknięty japę. Ej, tu można po... Młotka, tu można pozę zmieniać. No mówię, że masz takie te... O. Nie chcę nic mówić, ale mam dziwne wrażenie, że te pozy to są takie pozy, jak były w modach. A wiesz co, może nie patrzymy na pozy w modach. Jak sobie, znaczy jak masz moda ściągniętego i sobie tworzysz rodzinę, to można tam w różnych pozycjach ustawiać. I mam wrażenie, że widziałam identyczną pozę właśnie zmodowaną, nie? Czaty pomagają, bo pewnie częściej grają na modach. Tak. Ile tych zdjęć jeszcze zrobię? Masz chyba 6 zawsze. Just Michał pisze na czacie, powiem szczerze, że dla mnie to jest takie zostań gwiazdą, light. Takie okrojone. Zdecydowane znaną firmą. No dokładnie, ale przecież aparat fotograficzny do robienia zdjęć innym simom był w karierze. Więc to jest takie odgrzewany kotlet. No. Czekaj, i tutaj to... nawet jakoś nie za bardzo możesz coś więcej interweniować w to wszystko, tylko możesz sobie tło poustawiać i porobić takie Vogue zdjęcia i tyle, nie? Tak, właśnie. W dwójeczce to chociaż można było, z tego co pamiętam, robić pokazy mody. Patrz tu, pani w kuwecie po prostu. Ja tu jadę ostro, nie? O, dobra, zrobiłem. Leje mi go bardzo się teraz...
Ej, my się teraz przyjaźnimy, tak szybko od przyjaźni do ten. Weszliśmy wszędzie. No, pstryknęła się jej kilka gołych fot i już się musicie przyjaźnić, bo inaczej byłoby niezręcznie. To poczekaj, jeszcze spróbuję zrobić tą karierę, włączyć tą karierę tego fotografa, znaleźć pracę. Mhm, bo to chyba jak coś masz karierę wolnego strzelca, to tam masz tak, pracę. Tak, coś powinno być. Cześć, Dropsik. Zwierzątkom też i todlersom, todlersy źle brzmią. Ja bym nie robiła zdjęć z todlersom, to jest chore, nie? To jako wolny strzelec, ale to nie ma tak normalnie jako fotograf? Tylko po prostu jako wolny strzelec? No tak, bo wtedy masz coś ale za zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie? I... Wybierz branżę. O! To ja chcę być styl jutro... O Boże. No i tam masz, proszę bardzo, aparacik. Na elektryczny. A, no tak, tylko że ja to widzę z 3-sekundowym opóźnieniem. No. No dobra, weźmy to. I wybierz zlecenie. Jak się wybiera zlecenie? A, wybierz agencję! O Jezu, przeklikałem agencję! Pierwszą lepszą weź tam kliknij. Młotka, to normalnie mogę robić... Ty, patrzcie! Odzież genialnego naukowca. To jest takie jakieś... A czemu nie mogę tego? Aha, bo muszę mieć drugi poziom fotografowania. No bo to właśnie chociaż... piszą, że bardzo chciałam karierę modelki. No, no tutaj... to by było spoko. Ale widzisz, jakby do tego dodatku dodali karierę modelki, to by było całkiem. To by było ciekawie, idealnie, tak bo to... było i modelka, i fotograf, i top model, i Kruba by jeszcze wjechała. Słuchajcie, jakby Kruba się pod tym sygnowała, to by już w ogóle było tap, wiecie, tap w Peru. Byłoby idealnie, a tak to... No. No, no a tak jest jak zawsze. Dokładnie. A właśnie, to ja bym cię poprosiła, żebyś wyciągnął ten aparat fotograficzny ze statywu? Kariery. A, z kariery. I zobacz, czy po prostu to się teraz czymś różni od siebie. A który to jest muteczko? Aparat. Dziękuję za burgerki, Fuzio. Hej, hej, dzień dobry. Filtra na karierę możesz sobie wrzucić i... Poczekaj, jak wpiszę po prostu apa... O, tu jest. A patrzcie, tu jest taki ten, że możemy go odblokować. O, a tutaj ładnie czaty piszą. Aparaty zostały dodane w Witaj w pracy, ale potem zmienili, że są one w podstawie. No to na pewno wszystkie osoby, które wydały kajs w ogóle nie? Witaj w pracy są zadowolone. Tylko mi chodziło o ten taki aparat z tą takim tłem cały. Aparat z tłem? No było tam coś takiego, takie z takimi światłami w ogóle. I to było we Witaj w pracy? Tak. To czekaj. Może weź sobie ustaw filtr na właśnie robię, pracy no. I zobaczymy na ten. Słuchajcie, szukam, ale... Czemu Witaj w pracy ma zmienioną ikonkę? Bo to wszystko ma zmienioną ikonkę, bo oni zrobili cały rebranding, wiesz? A, widziałam i te dodatki teraz są takie brzydkie, jak spokój, się popatrzy. Tragedia. Mi się w ogóle nie podoba to, co zrobili. Lepszy był to stary ekran wczytywania. Młoteczko, tak nie ma tutaj żadnego... A, chyba, że to! A, o tym mówisz. Na bank mówisz o tym. Tak, to jest to. I co? I tutaj masz aparat już w statywie włożony, ustaw nie? Tło, tak. Czekaj, woda. No dobra, zrób zdjęcie. Chodź. Chociaż jeszcze raz cię wypstrykam tu. Czy dzisiaj nocny? Zobaczymy kinia. Albo dziecko wziąć. Może młotka jakiś nocny w końcu zrobi. O rety, nie, bo u mnie się padł to ladrze za oknem. Jak robię nocne live'y, naprawdę. Ale zobacz, tutaj teraz nie mam pozy. Tutaj trzaskam wszystko nie w jednym. Nie ma pozy, Czyli co, zrobili tak, że dodali pozowanie po prostu. Tak, do tej kariery. A jak się robi w ogóle? Zrób zdjęcia Simon w strojach codziennych. Wyślij zdjęcie do akceptacji klienta. Ja się nigdy takie rzeczy nie bawiłem, więc ja nie wiem, kto się robi absolutnie. Nie mam no to już, ładnie Maciuś, robimy tutaj. Musicie mnie wyedukować z tego. Dawaj na ten nowy aparat. No, czekaj. I zrób kliknij, żeby tam zdjęcie w jakimś tam konkretnym ubraniu jest, czy nie ma? Nie ma. Mogę jej tylko zrobić. No chodź tu jeszcze modelko. Za 2 złote. Coś dziwne to jest szatełki. Są mody na stare tła wodowe. Wiem, Prime. No i gdzie tu jest to, że ja na przykład ona teraz pozuje do... To białe tło kliknij, jeszcze ci piszą. Białe tło kliknij, Jezu. Wybierz tło. Stój! Wybierz tło.
Niebo nad lasem. I tutaj też mamy niebo nad lasem. O Boże. Słuchajcie, czuję się jak taka śwityzianka, nie? Mam wyposażenie zdjęcia. I ona w tym swoim ubiorze. A jak klikniesz na szafę, to możesz na przykład kazać jej się przebrać? A, młotka, tutaj się, dziękuję za followka, tutaj się patrz, klika, widzisz? Zobacz. We wyposażeniu i ty o, masz to... pięknie. To ja wyślę to, ona tam ma jakieś zdjęcia. One są artystyczne, ja to zrobiłem niczym Picasso da Vinci. Jezu, to się roluje! O, Jezu, jakieś... czekaj. To się coś roluje, patrz, tu to się rusza! No bo to w takim razie możesz zrobić takie, wiesz, czydy w różnych o mój momentach. Boże, czekaj. A czerwony dywan też się będzie ruszał? A połączmy czerwony dywan z chmurami. A to się nie łączy, ale lipa. Ale lipa. Nie, dywan się nie rusza, bo blask fleszy jest. Ej, tu się... Kuźwa, patrzcie na to. Ej, to się wszystko rusza, nie? Patrzcie. Maciek odkrywa poruszanie się. Jezu, to jest takie... Uuu. Smówcia, te akcesoria Fancy kosztują 50 zł, to dokładnie 49,99, więc ja za to zapłaciłem. Czy żałuję? W sumie... Nie wiem, no. Będzie więcej obiektów w grze, no. Maciej, patrz na to w ten sposób. Młotka, zobacz, jaka tęcza. Piękna, tylko jednorożca tam brakuje. I od tej pory masz nowe akcesoria do nagrywania odcinków i robienia live'ów z czwóreczki. Tak. Tak, więc w twojej perspektywie możesz to po prostu potraktować jako elitarne, bardzo drogie doświadczenie. Tak. Też tak, o Jezu. Ja mam pytanie, co na tym niebie robią ośmiornice? To nie są ośmiornice. Macieju, jaki ty jesteś niedoedukowany. A co, to ty są niby UFOsy? Były takie gierki, pamiętasz, że się strzelało do tych. To są takie pikselowe. O, a tutaj patrzcie, jak Ariana Grande. Right now I'm in a state of mind. Te sprawy, nie? No i się ładnie animuje. Właśnie, ale to się nie animuje. A nie, jedzie, faktycznie. Dobra, słuchajcie, ale na YouTube kończymy zapis, moi drodzy. Także, jeżeli dotrwaliście do końca... Macieju, jeszcze jedna rzecz. Jaka rzecz? Mi, czy możesz ją przebrać. A, ale na czym? Na tym kufrze? Na kufrze? Nie, kufer nie może szafie, nic. Na szafie, albo czy możesz kliknąć na nią i powiedzieć do niej. Przebierz Sima. Mogę przebierz Sima, poczekaj. A nie, ja przebrałem siebie. Aha, a możesz poprosić ją o pokazanie jakiegoś stroju, czy to nie ta mogę. Część? Mogę, powinno być. A, no dobra, no to możesz zrobić jakieś tam zdjęcia. Kinia, wiem. W mądrych strojach. Thank you, Next Poland. No czekaj, spróbujemy. Dziękuję, Julka Psychopatka, za followka. Czekajcie, ja ją przebiorę. A wolny strzelec, poczekaj, pochwal się z niej, poproś o przebranie się. To nam daje bycie wolnym strzelcem. Czekaj, a ej, my to mamy tam jeszcze baby model. Czy ja mam wykorzystać w końcu jakoś, czy nie? Maciek, lepiej nie. Prokurator ogląda. Ej, odrzucili mi zdjęcia. Prokurator ogląda. Jak to odrzucili ci zdjęcia? No bo ubrana... słabe były? Bo była ubrana inaczej. To miał być codzienny chyba, nie? Miał być codzienny. I teraz mogę jej cyknąć. No. To dobrze, młotka, to już wszystko wiemy, słuchajcie. To już wszystko wiemy. To ja mam tylko takie zastrzeżenie do tego wszystkiego. Jeżeli masz być fotografem i robić zdjęcia i bawić się w modelki, to dlaczego nie możesz kazać ubrać się Simowi dokładnie w to, czego chcesz? Właśnie nie wiem. Muszę to wywalić w ogóle. O, cyk. No, także moi drodzy, ja jestem bardzo poruszony deeply moved i deeply touched, bo trochę się wydarzyło dziwnej rzeczy. W sensie te ubrania są z kosmosu wzięte, moim zdaniem. To w ogóle, ja nie wiem. Mam wrażenia coraz bardziej głębokie, coraz bardziej szerokie, że się coraz bardziej nie opłaca, słuchajcie. Oni się nigdy nie ogarną. Znaczy, ogarną się, jak spadnie sprzedaż Simsów. Wtedy będą ogarnięci. No. Ja powiem tylko tyle. 5 dych bym w życiu za to nie dała. Poczekam na jakąś przecenę. Naprawdę. Mhm. Jakieś 2 dychy? Okej. Okay. Do przyjęcia za 2 dychy, ale za 5? No, chyba nie. Po prostu. No. Zwłaszcza, że te rzeczy wszystkie już były. Były. Co z tylko tak... w trochę innej ale chociaż okna i te drzwi, no tam ta kanapa no gdzieś, tam pozowanie. Dobra, to ja mówię... Te bluzki są takie jakieś dziwne. Jak to się złączy razem, to wygląda jakby Karyna szła na jakąś delegację do szefa. Ja nie wiem. Tragedia. Natomiast moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną na YouTubach. Był Wojtek, którego dziś chciał poszedł chyba jeść. Była młoteczka na YouTubach byłam... też. Bo to się pewnie pokaże
w środę, dzisiaj rano, czy tam po południu, zobaczymy, jak to wyrenderuje, zmontuje i wszystko. No, także były też czatełki, moje kochane, a my teraz idziemy grać dalej sobie. Jakieś golfy, czy jakieś inne zobaczymy. Także trzymajcie się, YouTube, buziaczki, no i pa, YouTubki. Pa.